Zacznijmy od pytania, co my tak naprawdę możemy zrobić dla naszych bliskich zmarłych. I wbrew pozorom, lista jest bardzo długa. Bo kiedy chowamy naszego bliskiego zmarłego, to możemy zadecydować, że będzie on pochowany w nagrobku pojedynczym albo podwójnym, albo w nagrobku grobowcowym. Z kolei dalsza decyzja, czy litery mają być zwyczajne, czy raczej pozłacane, aby lepiej one wyglądały na płycie nagrobnej. Później, ma być podobizna naszego zmarłego, czy raczej nie, ale pewnie by się przydała, aby ci, którzy będą odwiedzać cmentarz, mogli sobie go przypomnieć i porozpamiętywać, jaki on był za czasów swojego ziemskiego życia. Ale nie na tym koniec. Jeszcze mamy wiele akcesoriów. Ogromne wazony, różnej maści misy marmurowe oraz lampiony z przeróżnymi dekoracjami. Ponad wymienione przygotowania warto również rozważyć wykupienie usługi czyszczenia oraz mycia nagrobków. Firmy oferują tutaj bardzo ciekawe pakiety – miesięczny, świąteczny, popogrzebowy – i znajduje się w nich dosłownie wszystko, począwszy od wyrzucenia nieświeżych kwiatów, wypalonych zniczy, czy mycia detergentem nagrobka i odśnieżania w trakcie zimy. Kościół katolicki zachęca nas do poszerzenia horyzontu. Bo kiedy umiera nam ktoś bliski, to nie tylko możemy się opiekować jego grobem, ale możemy się za niego modlić. I oczywiście najpiękniejszą modlitwą jest Eucharystia. Kiedy podejdziemy do kapłana i poprosimy, aby sprawował w intencji naszego bliskiego zmarłego mszę świętą. I dodatkowo, kiedy się w to zaangażujemy, to pokażemy naszym działaniem, naszą postawą, że chcemy się z tym łączyć duchowo. Ale nie na tym koniec. Piękną formą modlitwy są również wypominki. Wypominki nie są, jakby chcieli niektórzy, kościelną listą nieobecnych. Nie, to nieprawda. Właśnie dzięki nim możemy wyrazić naszą niezgodę na twierdzenie, że o zmarłych się zapomina. Nie, to nieprawda. My właśnie o nich pamiętamy, dlatego w miesiącu listopadzie, a w niektórych parafiach nawet przez cały rok, odczytuje się ich imiona i nazwiska i przez to pokazuje się ich realny wpływ na nasze życie. Zresztą nie ma w tym niczego dziwnego. Dzięki ich życiu również nasze życie jest inne, bo gdyby oni nie żyli, to ono by wyglądało zdecydowanie inaczej. Bez wybudowania domu przez dziadka, babcinej opieki nad naszymi dziećmi oraz matczynej troski, wtedy kiedy długo chorowaliśmy, nasze życie nie wyglądałoby tak, jak wyglądało teraz. Ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o materialne dorobki. Ci ludzie zostawili nam postawy, wartości, to, co możemy naśladować i sprawiać, że ciągle nasze życie staje się piękniejsze. I dlatego należy się im dozgonna wdzięczność, nie tylko w postaci życzliwego wspominania, ale bardzo intensywnej modlitwy. Czy nigdy nie zastanawiała Ciebie nazwa? Nie mówimy przypominki czy niezapominajki, tylko wypominki. Jakbyśmy komuś chcieli coś wypomnieć. I rzeczywiście tak jest. My wypominamy Panu Bogu śmierć tych bliskich dla nas osób. Mówimy, Panie Boże, oni umarli za wcześnie. Jest nam z tym źle. Czujemy ból. I dlatego chcemy się z Tobą tym podzielić. Chcemy to jakoś przegadać. I w miarę wyczytywania kolejny raz tych imion i nazwisk powoli oswajać się z tą śmiercią. I wiemy, że to jest bardzo trudne. Ale oczywiście moglibyśmy uciec od tematu i powiedzieć, nie, nic się nie wydarzyło, ale by to w nas wewnętrznie pracowało. Byśmy byli jakoś tym sfrustrowani, więc potrzebujemy z Tobą to przegadać. I właśnie po to są wypominki. Nie dla pretensji, że jest śmierć. Bo przecież jak dowiadujemy się z Księgi Mądrości, Bóg śmierci nie uczynił, ale dlatego, że po prostu chcemy Mu to oddać. Na Śląsku ta modlitwa nazywa się inaczej. Nie ma wypominek, tylko są zalecki. Kapitalne słowo, jakże ciekawe i komunikatywne. Zalecamy Panu Bogu naszych bliskich zmarłych, czyli ich wychwalamy. Ukazujemy ich w dobrym świetle. Zobaczmy, jaka to jest wspaniałomyślna mądrość ludowa, teologiczna, która mówi, Panie Boże, chcę pochwalić się naszymi bliskimi zmarłymi, bo przecież tak wiele dla mnie zrobili, więc chcę przed Twoim majestatem trochę o nich porozmawiać. Po mszy świętej chyba najbardziej popularną modlitwą błagalną za zmarłych są wypominki.
ich zwyczaj sięga X wieku. I żeby zrozumieć głębszy ich sens, warto cofnąć się do Eucharystii pierwotnego, starożytnego Kościoła. I tam były odczytywane po ofiarowaniu darów 3 listy. Pierwsza odczytywana przez kapłana, która zawierała wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców i biskupów. Druga lista odczytywana przez biskupa, która zawierała świętych, często od starotestamentalnego Adama aż do czasów ówczesnych. I później trzecia lista, która zawierała wszystkie osoby wierne zmarłe. I te wszystkie 3 listy były odczytywane jednym ciągiem, ale były przydzielane śpiewami chórów oraz modlitwą uroczystą biskupa. I co ciekawe, ludzie podchodzili do tego bardzo poważnie, bo twierdzili, że te dyptyki są odpowiednikiem wiecznej księgi życia w niebie. I również doszukiwali się ich w sztuce rzymskiej, bo patrząc na sarkofagi i widząc wyrzeźbione postacie, które trzymały zwoje, to mówili, to są właśnie dyptyki. Nie na tym koniec powagi dyptyków. Zapisanie imion w nich było świadectwem trwania w jedności ze wspólnotą kościelną, a z kolei skreślenie z dyptyków mówiło o wyłączeniu z kościoła, o ekskomunice. I co ciekawe, później te dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym dalej była sprawowana Eucharystia i dla ludzi było to bardzo wymowne. W miarę czasu msze święte zaczęły być sprawowane albo za żywych, albo za zmarłych i kapłanowi przedstawiano imiona, nazwiska jednego lub jakiejś grupy zmarłych. Czyli, jakby nie patrzeć, te wszystkie dyptyki, bardzo uroczyste listy, zostały zachowane w kościele, ale trochę na marginesie mszy świętej, po prostu w intencjach mszalnych. Dzisiejsze wypominki są kontynuacją starożytnych dyptyków i tak jak one są wyrazem naszej miłości i pamięci względem naszych bliskich. I po to je zapisujemy na kartkach, a potem modlitewnie odczytujemy, aby prosić Pana Boga, żeby zapisał je w swojej wiecznej księdze życia. Mamy tę wiarę, że właśnie tak się stanie i ta modlitwa jest szczególnie istotna dla tych osób, co do których nie mamy pewności, czy zostały zbawione. Więc słowem, jest ona ważna dla wszystkich, którzy przynajmniej nie są beatyfikowani w Kościele. Po co? Wypominki są wyrazem współpracy dwóch części Kościoła. Tego kościoła pielgrzymującego, czyli nas, którzy jeszcze stąpamy tutaj po ziemi, jak i również kościoła cierpiącego w czyśćcu, który musi się oczyścić, aby wejść do pełnej jedności z Panem Bogiem wieczności. I tak jak kiedyś kochaliśmy za czasów ziemskiego życia naszych bliskich zmarłych, tak dalej ich kochamy, nie przerwamy tego. Oni dalej są między nami, tylko w innym sensie. Dlatego potrzebujemy innych środków wyrazu. I dlatego nie kupujemy im pralin i kwiatów, tylko wspominamy ich modlitewnie w wypominkach, modlitwach Kościoła.